Bardzo interesująca informacja dobiega do nas zza oceanu. Jak się bowiem okazało, znany profesor entomologii z Uniwersytetu Ohio, William Romoser, zszokował cały świat naukowy, gdy podczas spotkania towarzystwa American Entomological Society oświadczył, że ma dowody na to, że na Marsie żyją owady. W swoim wykładzie profesor Romoser, który przez 45 lat był pracownikiem naukowym Ohio University, stwierdził, że życie było na Marsie i w dalszym ciągu na nim pozostaje. Naukowiec opiera swoją hipotezę na zdjęciach z amerykańskich łazików. Podczas swojego przemówienia przedstawił on liczne zdjęcia, interpretując je w taki sposób, że najzwyczajniej w świecie oznaczał ich fragmenty, wskazując na obecność stawonogów, owadów ze skrzydłami i z czułkami. Romoser twierdzi, że w ich identyfikacji kierował się takimi parametrami jak różnica między obrazem a tłem, ostrością jego kształtu, symetrią ciała, segmentacją części ciała itd. Jak można się było domyśleć, społeczność naukowa nie zareagowała szczególnie dobrze na rewelację sędziwego profesora. Stwierdzono, że uczony padł po prostu ofiarą zjawiska pareidoli, czyli doszukiwania się znanych kształtów w przypadkowych tworach natury. Skwitowano to jako rodzaj obsesji spowodowanej dziesięcioleciami studiowania owadów. Rzekomo ma to powodować, że mózg takiej osoby kojarzy wszystko z owadami. Zanim jednak postawi się ostateczny werdykt, warto pamiętać, że dopóki ludzie nie znajdą się na Marsie, wyrokowanie, że na pewno nie ma tam owadów, jest nieco ryzykowne. Co oznacza, że może się jeszcze okazać, iż profesor William Romoser faktycznie miał rację. Choć naturalnie na tą chwilę przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowanie naszych mediów społecznościowych, czy też choćby wsparcie nas za pomocą zawartej poniżej opcji Wesprzyj. Tak czy inaczej, życzymy Wam wszystkim miłego dnia.